Cześć, witajcie. I dzisiaj mam Wam do zaprezentowania kolejną bitewkę na STA2 z cyklu właśnie poświęconemu temu pojazdowi. To dlatego ma oddzielne intro, playlisty i tak dalej. No w każdym razie pojazd, którego sobie cenię, aczkolwiek dzisiejsza bitwa też jest troszkę dziwna, jeśli chodzi o wynik expa i ogólnie o wynik. Jestem na topie, losowanie na mapę autostrada, bez artylerii, fajna sprawa. No i cóż... Warto wspomnieć, że w przeciwnej drużynie na Super Pershingu jest kolega z klanu Atak Zabójczych Pomidorów z AZP, czyli Nabu. Nabu jest bardzo starym plutonowym Pawlusa Salgwindera. Osoby, które znają Pawlusa, znają jeszcze kanał Pawlusa ze starych czasów, wiedzą, że jeszcze w czasach, kiedy Pawlus nagrywał WOTA, to Nabu pojawiał się u niego na kanale. No to było już parę naprawdę ładnych lat temu, ale zawsze miło spotkać osobę ze starego klanu, który też przecież współtworzyłem, więc no wiecie, jest ktoś z AZP, jest ktoś z AZP. Miło byłoby go spotkać, żeby się troszkę z nim pobawić. Oczywiście spojrzałem na line-upy, zobaczyłem, że oni mają 2T5-4 mod 1. Zobaczyłem, że od nas średnio ktoś poza fałką chce jechać na zielone, więc najpierw przyjechałem na bezpieczną miejscówkę, żeby ewentualnie postrzelać sobie w coś, co będzie chciało jechać miastem, a jednocześnie zobaczyć też, jak rozjadą się siły przeciwnika. Fałka niestety jest skazana na pożarcie, wydawać by się mogło, w tamtej okolicy. Oczywiście ma wsparcie 3 TDK-ów, no ale nie zawsze, nie wszędzie można tymi TDK-ami strzelać. Nie chciałem jechać też na samobójczą misję na jedną flankę. Na razie nie widzę tam sensu. Więc spokojnie sobie siedzę i czekam, i stoję, i patrzę, co będzie się działo. Gdzieś tam w tle było słychać jakieś strzały wcześniej, więc ktoś możliwe z mojej drużyny strzelał do siebie. Wotowskie życie. Jest T37, niestety pierwszy strzał nieudany, ale obrywa ten lajcik. Staram się go wykończyć. Niestety cały czas to moje strzelanie jest słabe. W każdym... No i cóż, T37 powinien paść, nie padł. Stwierdziłem, dobra, mniej więcej wiem, co tam jest, fałka coś tam wyspotowała, zjeżdżam niżej, zjeżdżam w okolice tutaj tego mostu. Oczywiście jest to ryzykowne, bo jeżeli ktoś by był na J5, J6 z tamtych okolic, mogliby mnie tutaj pod ten most strzelać. Zobaczymy, mam tutaj dobre opuszczanie wieży, fałka padła, tego można było się spodziewać, więc muszę starać się podspotować dla tych TDK-ów, które tam stoją, przede wszystkim dla Skorpiona AG. Jest T34-85, przestrzał jest, skupiam sobie działo. Pierwszy strzał ładnie, fartownie weszło ze zgęszeniem. Bardzo dobra załoga, daje się we znaki. Zobaczcie, ja sobie strzelam w tego T34-85, a on mnie nie widzi. No jednak szósty perk tutaj się robi, więc możemy wykorzystać taką dobrą załogę. Oczywiście do tego jeszcze racje bojowe. No i stoję, czekam, czy coś więcej się podspotuje, gdzieś tam była Jagd Pantera, ale na razie spokój, jest 1-1, jest Jagd Pantera, kolega wyjeżdża, zobaczcie, cały czas nie mam żarówki, oddaję w niego strzał, on obrywa, dalej mnie nie spotuje, sam byłem w szoku, jak to jest możliwe, że ja się nie świecę, nie? Kolejny strzał w Jagd Panterę, będzie żarówka? Nie ma żarówki, co to ma być? No i teraz wykańczam Jagd Panterę już na bardzo bliskim dystansie. I żarówy nie było. Ten TDK był miał albo słabą załogę, nie wiem co było grane, ale mnie nie spotował. Mówię, kurde, magia jakaś czy coś, teraz strzał w kromkę. Byłem za krzakami, więc kromka mogłaby mnie nie wyświecić, a chodziło się okazało, że dostałem spota, ale bardzo możliwe, że nie dostałem spota od kromki, chociaż mogło to się zdarzyć, a od właśnie Super Pershinga, bo kolega Nabu z AZP przyjechał Super Pershingiem na górki. Pojawia się STRV S51, czyli TDK Premium szwedzki, no i minus, mam działo o małym kalibrze, on ma jednak 30 mm średniego pancerza na przodzie i zasada trzech kalibrów nie działa przy takim kalibrze działa. Jak ja posiadam, tutaj dostałem parę strzałów od ISU 152, tak, według tego, co tutaj jest pokazane. Dość dziwne, bo te ISU ma jakąś dziwną armatę. Nie wiem, co jest w ogóle grane, czy to może się coś zbaguje. Nie, to jest, przepraszam, to ja spotowałem ISU, jestem. Dostałem od Nabu dwa razy, który mnie strzelał. Przebił mnie dwukrotnie, uszkodził mi silnik. Oczywiście kto ma STA2, ten wie, że silnik w STA2 pada. Co mnie oczywiście boli, bo silnik jest marki Mitsubishi. Ja mam wielki sentyment do tej firmy.
ogromny sentyment do firmy Mitsubishi, a niestety, w WOT-ie silniki firmy Mitsubishi na japońskich czołgach ciężkich spisują się delikatnie mówiąc słabo, bo mają tendencję do padania, do podpalania. Dopiero silnik na STB-1 jest takim silnikiem, który nie pada tak często. Jak pamiętam, jak robiłem STA-1, tam bardzo często silnik padał i płonął. To samo było na typie 61. Może nie aż tak często płonął, ale często padał. A za to na STB już takiego problemu nie ma. 6 do 4, duża przewaga, chłopaki w mieście dają sobie radę. Ja na razie mam 1568 punktów uszkodzeń. Staram się tutaj wykorzystywać to, co jest najlepsze dla STA-2, czyli pofałdowany teren. Udało się znaleźć STRV S51, zgęsiłem go, chociaż celowałem po boku, bo od boku by spokojnie w niego weszło. Mam za słaby kaliber. To są te sytuacje, kiedy ten TEDek jest upierdliwy, aczkolwiek jest ich stosunkowo niewiele, więc staram się spotować. Dobra załoga, osłonięta optyka, racje bojowe. Warto korzystać ze spotowania. 1500 uszkodzeń, niedużo, ale dokładnie, no prawie tyle samo po asyście. 10 do 4 chłopaki w mieście sobie bardzo dobrze radzą. Ja tutaj mam świadomość, że Nabu gdzieś jest w okolicy. Walczyć z Nabu na pewno nie będzie prosto. On tam ma zapas hapsów, ma dużo, ma pancerz przede wszystkim. Natomiast no, ja na STA-2 muszę działać na mobilności, na dziale. Jest STRV i jest boczkiem, muszę wyjechać, żeby móc go strzelić. Nie trafiłem, ale musiałem się wycofać. Mała pula hapsów powoduje, że muszę ją oszczędzać. 12 do 4 miasto ogarnięte. Wiem, że bitwa jest już raczej wygrana. Teraz celuję w miejsce, w które spokojnie właśnie tym małym działem, małokalibrowym działem można się wbić. Tam jest taki cycek, taki włazik, w który można próbować się wbić. No teraz w ten właśnie trafiłem, no jeszcze kąty, które są dobre dla niego i przyjeżdża Nabu. Nabu na full HP, dodatkowo we mnie strzela, odgryzam mu się jednym strzałem, no ale panie i panowie, w tym momencie ja jestem na jeden dobry strzał. Nie przycelowałem idealnie, powinienem troszeczkę wyżej, wtedy może bym się wbił w bok wieży kolegi z AZP. Niestety tak się nie stało, wyjeżdżam znowu. Celowanie przy takim ustawieniu, kiedy Nabu jest wyżej, kiedy i kąty tak naprawdę działają na jego korzyść, o wiele trudniej jest mi się wbić w ten właz Super Pershinga. Zobaczcie, też te pociski, jeżeli zejdą niżej, no to teoretycznie mógłbym próbować celować wyżej, ale byłaby szansa, że przerzucę pocisk nad wieżą. No i kolejny ding, bo co innego jest, kiedy walczycie na tym samym poziomie, jeśli chodzi o teren. A co innego, kiedy właśnie w grę wchodzą dodatkowe kąty wynikające z różnicy terenowej, czyli jesteście wyżej lub niżej. Oczywiście dla Was jest zawsze lepiej, jeżeli jesteście wyżej, bo wtedy ten, jeżeli odpowiednio trafiacie, to ta wartość pancerza u góry nie dość, że jest i tak słaba, to jeszcze macie to wszystko pod lepszym kątem. Znajdując się niżej, jest dużo, dużo gorzej. Tu ogrom szczęścia. Tak naprawdę mogłem być już trupem. Gdyby Nabu przylosowało lepiej RNG, ja bym był już trupem, a tak zostało mi 5 hapsów, ale skończyłem STRV-a. Chciałem dokończyć tę lufę, wiedziałem, że bitwa jest i tak wygrana. To było najważniejsze, wygrać bitwę, ale oczywiście wiadomo, druga sprawa, byłoby miło wygrać pojedynek z Nabu. Tutaj tym razem to Nabu nie wytrzymał do końca, oddał strzał, nie trafił. Ja teraz się przeszedłem szybko, szybko do tyłu, nie daj się zabić, PN czy AZP, to jest, wiecie, to jest też sprawa honoru dla niektórych zapewne. A dla mnie bardziej taka forma dowcipu. Przyjeżdżają moi drużynowi, pomagają mi i STRV wykańcza Nabu. Nie ja zdjąłem ten skalp, ale wygrywamy. Zobaczmy screeny. A screeny końcowe wyglądają następująco. O dziwo, za tę bitewkę również uzyskałem odznakę mistrzowską asa pancernego. 2687 punktów uszkodzeń na czołgu ósmotierowym, będąc na topce. Do tego 2283 punkty po asyście. No to jeżeli to połączymy, no to powiedzmy, że mamy wartość około 5000 ogólnych uszkodzeń, do których się przyczyniliśmy, i 3 fragi dało 1378 punktów bazowego expa, co jest wynikiem no dość dobrym i dość zaskakującym za tyle spota na tych tierach. Zdziwiłem się bardzo, że dostałem memkę i taki wynik expa, no ale masterka to masterka, cieszę się, a przy okazji no miło było spotkać kolegę z AZP. Oczywiście serdeczne pozdrowienia dla Nabu i dla całej ekipy z ataku zabójczych pomidorów. 28 strzałów oddanych, 20 trafionych, 13 z penetracją na te 2687 uszkodzeń, 1260 na dystansie powyżej 300 metrów, ale wszystko praktycznie robione pewnie po swoim spocie. Przejechany dystans troszkę powyżej 2 km. Zarobione ponad 90 tysięcy, ale przypominam, że mam zapas onigiri w magazynie, więc tutaj akurat trzeba by jeszcze z 20 tysięcy odliczyć.
No i bitwa trwała 7, niecałe 8 minut. Ekspa ze wszystkimi bonusami wpadło 4341. Od bitewka bez szału, ale wiecie, mój kanał, prywata, musiałem wrzucić. No, nierzadko, znaczy niezbyt często spotykam kolegów z AZP na randomie po przeciwnej stronie, więc jak już się to stało, to chciałem to uwiecznić i jeszcze raz wszystkim serdecznie pozdrowić. Mam nadzieję, że taka bitewka troszkę inna niż na co dzień Wam się podobała. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, bo pomaga to w rozwoju kanału, a my widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, cześć!